Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszej sesji i otwieram 60. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich radnych na czele z zarządem i z panami starostami. Bardzo serdecznie witam panią skarbnik, panią mecenas, naszą szefową biura rady. Witam wszystkich gości, wszystkich mieszkańców, którzy nas oglądają, telewizję Bartsat. Chciałbym też poinformować, że sesja nasza dzisiejsza jest jak zwykle rejestrowana, czyli obecność na sesji jest jednocześnie zgodą Państwa na publikację wizerunku. To oczywiście zgodnie z przepisami tak zwane RODO. Sesja dzisiejsza została zwołana na podstawie, jak zawsze, artykułu 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz chciałbym poinformować Państwa, że zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi COVID-19 dopuszcza się możliwość uczestnictwa zdalnego w dzisiejszej sesji. Na początek chciałbym sprawdzić obecność Państwa, czyli inaczej mówiąc kworum. Dlatego bardzo proszę wszystkich radnych i tych, którzy są obecni na sesji, i tych, którzy są online, o naciśnięcie odpowiedniej zakładki kworum. Chwilę poczekamy jeszcze. Tak. Nieusprawiedliwione obecności mają pan Grzegorz Mucha i pan Piotr Stapaj. Jeśli chodzi o innych radnych, to nie wiem, co się dzieje. Szanowni Państwo, stwierdzam niniejszym, że obecnych jest na sesji 12 radnych, nieobecnych jest 5, a to oznacza, że sesja jest prawomocna i możemy podejmować uchwały. Szanowni Państwo, materiały na sesję wszyscy otrzymali w odpowiednim terminie, w odpowiednim czasie. Porządek obrad jest Państwu bardzo znany i na początek może zapytam, bo akurat wiem, że zarząd ma zamiar wprowadzić pewne zmiany, więc zapytam, czy te zmiany są nadal aktualne. Bardzo proszę. Tak, panie przewodniczący, ja w imieniu zarządu chciałem wnieść do naszego porządku obrad, tak właściwie składam taki wniosek formalny o zmianę tego porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 6 podjęcie uchwał w sprawach podpunkt H w brzmieniu wyrażenie zgody na zbycie mienia ruchomego szpitala. Tutaj ta uchwała dotyczy zgody na przekazanie ambulansu przez Szpital Powiatowy imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w formie darowizny dla Centralnego Szpitala Rejonowego w Werchowinie na Ukrainie. Rozumiem. I taka procedura jest konieczna do tego, żeby Szpital Powiatowy mógł ten samochód przekazać. Wszystkie czynności, które są konieczne, zostały już do tego przekazania dokonane. Między innymi opinia Rady Społecznej Szpitala jest opinią pozytywną. I teraz tylko nasza Rada, jako że szpital jest niejako naszą jednostką, musi podjąć taką decyzję, że pozwalamy na przekazanie tego samochodu. Jest to taki samochód popularnie zwany kwadraciak, karetka Mercedes 10-letni, więc już jakby wyeksploatowany w naszym szpitalu, ale jeszcze w bardzo takim stanie, który może posłużyć właśnie temu szpitalowi w Werchowinie.
I prosiłbym, żeby to dzisiaj wprowadzić do porządku obrad wszystkich radnych, no i potem zagłosować za tą uchwałą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że przegłosujemy teraz wniosek pana starosty o wprowadzenie tego do porządku obrad, a potem spróbujemy przegłosować cały porządek obrad. Dlatego poddaję pod głosowanie wniosek pana starosty, czy wniosek zarządu w zasadzie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku, czyli o wprowadzenie do porządku obrad punktu H, wyrażenie zgody na zbycie mienia ruchomego szpitala. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła tę zmianę do porządku obrad i teraz przepraszam bardzo, i teraz pozwolę sobie przeczytać porządek obrad i go przegłosować, i go przegłosujemy. Proponowany porządek obrad wygląda następująco. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 60. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 59. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, przyjęcie uchwał w sprawach. I tutaj są następujące uchwały. Punkt A, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2022-2032. Punkt B, zmiany budżetu powiatu na rok 2022. Punkt C, wprowadzenie zmian w uchwale 54/257/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2022 roku. Punkt D, wyrażenia zgody na dzierżawę powierzchni będących w użytkowaniu szpitala. Punkt E, rozpatrzenie skargi na działalność Zarządu Powiatu. Punkt F, udzielenie pomocy finansowej powiatowi łańcuckiemu. Punkt G, może nie będę czytał całej treści, bo ona jest długa, chodzi o uchwałę dotyczącej zasad rozliczenia tygodniowego nauczycieli, zajęć nauczycieli różnych. Punkt H, to jest to, co wprowadziliśmy, czyli wyrażenie zgody na zbycie mienia ruchomego szpitala. Punkt siódmy, to są sprawy różne, i punkt ósmy, zamknięcie obrad 60. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanego przeze mnie porządku obrad? Kto jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Czekamy na jeszcze jeden głos. Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przeze mnie. Szanowni Państwo, wobec tego, że mamy już porządek obrad, to możemy już go realizować, czy w zasadzie już zaczęliśmy go realizować, czyli przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt czwarty to przyjęcie protokołu obrad z 59. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Nie wpłynęły do mnie w okresie międzysesyjnym żadne uwagi. Teraz też nie widzę żadnych uwag do tego protokołu. Stwierdzam zatem, że Rada Powiatu przyjęła ten protokół. Punkt piąty dzisiejszej sesji to informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w tym celu bardzo poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tego właśnie sprawozdania. Bardzo proszę o przedstawienie tej informacji. Przepraszam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie
z działalności zarządu powiatu pomiędzy 59. a 60. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 15 lipca 2022 roku a 26 sierpnia również 2022 roku. W powyższym okresie zarząd obradował na 5 posiedzeniach. To jest w dniach 18 i 26 lipca oraz 2, 16 i 23 sierpnia 2022 roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 154 łamane na 420 łamane na 2022 z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny nieruchomości oraz podania wykazu nieruchomości do publicznej wiadomości. I tutaj zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 25 lutego 2022 roku zarząd przeznaczył do zbycia w formie darowizny nieruchomość położoną w Tapilkajmach na rzecz gminy wiejskiej Bartoszyce oraz podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny. Uchwała nr 154 łamane na 421 łamane na 2022 z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zarząd tutaj wyraził zgodę na zaciągnięcie takiego kredytu w wysokości 8 milionów złotych na okres 10 lat. Uchwała nr 155 łamane na 422 łamane na 2022 z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny od gminy miejskiej Bartoszyce. Zarząd postanowił nabyć w drodze darowizny nieruchomość zabudowaną położoną w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej tutaj w Bartoszycach na cele związane z działalnością właśnie naszego DPS-u bartoszyckiego. Uchwała nr 155 łamane na 423 łamane na 2022 z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Powiatowemu imienia Jana Pawła II w Bartoszycach na zrzeczenie się prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Wilimach, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 193 o powierzchni hektar 93 ary. Uchwała nr 155 łamane na 424 łamane na 2022 z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu bartoszewskiego za drugi kwartał 2022 roku. Uchwała nr 155 łamane na 425 łamane na 2022 z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz udzielenia pełnomocnictwa. I tutaj zarząd wyznaczył Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc do realizacji zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz upoważnił dyrektora Karola Łomeckiego do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu powiatu bartoszyckiego jako beneficjenta wyżej wymienionego programu. Uchwała nr 155 łamane na 426 łamane na 2022 z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie wyznaczenia i upoważnienia realizatora umowy ze strony powiatu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach i upoważnił panią dyrektor Brigidę Adamajtis do wykonywania obowiązków jednostki samorządu w ramach umowy zawartej z PFRON dotyczącej projektu Program Wyrównywania Różnic Między Regionami 3 w obszarze D. Uchwała nr 155 łamane na 427 łamane na 2022 z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie wyznaczenia i upoważnienia realizatora umowy ze strony powiatu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach i upoważnił panią dyrektor Brigidę Adamajtis do wykonywania obowiązków jednostki samorządu w ramach umowy zawartej właśnie z PFRON dotyczącej projektu Program Wyrównywania Różnic Między Regionami 3 w obszarze B i G. Uchwała nr 155 łamane na 428 łamane na 2022 z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała nr 156/429/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. I tutaj zmiana wynika z decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 75411, to jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę 74 136 zł. Uchwała nr 156/430/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu mazowieckiego na lata 2022-32. Uchwała nr 157/431/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Tutaj zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski Zarządu Powiatu Braniewskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych trzech ulic położonych na terenie miasta Braniewo. Uchwała nr 157/432/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. Stanowisko dyrektora na okres 5 lat szkolnych, począwszy od 1 września 2022 roku, powierzono pani Alicji Agacie Lemierz, dotychczas pełniącej obowiązki dyrektora tegoż ośrodka. Uchwała nr 157/433/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach. Stanowisko dyrektora na okres 5 lat szkolnych, począwszy od 1 września 2022 roku, powierzono pani Małgorzacie Stankiewicz. Uchwała nr 157/434/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Stanowisko dyrektora na okres 5 lat szkolnych, począwszy od 1 września 2022, powierzono panu Jerzemu Dziemieńczykowi, dotychczasowemu wicedyrektorowi szkoły. Uchwała nr 157/435/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. I tutaj stanowisko dyrektora na okres 5 lat szkolnych, począwszy od 1 września 2022 roku, powierzono pani Monice Eleonorze Szpurze-Kazimierczuk, pełniącej obowiązki w tym roku szkolnym dyrektora tejże placówki. Uchwała nr 158/436/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres pierwszego półrocza 2022 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Uchwała kolejna 158/437/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska kierowniczego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Na wniosek dyrektora szkoły Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie stanowiska kierownika administracyjnego. Uchwała 158/438/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. I tutaj na wniosek dyrektora szkoły zarząd wyraził pozytywną opinię dotyczącą powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszycach pani Iwonie Jedwabnik. Uchwała 158/439/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. Na wniosek pani dyrektor szkoły zarząd wyraził pozytywną opinię dotyczącą powierzenia stanowiska wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach pani Izabeli Gaj-Dunowskiej.
Uchwała 158/440/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. Na wniosek właśnie pani dyrektor szkoły zarząd wyraził pozytywną opinię dotyczącą powierzenia stanowiska wicedyrektora, drugiego wicedyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach pani Dorocie Ciszkowskiej. Uchwała 158/441/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia. Udzielono upoważnienia pani Alicji Agacie Lemierz do realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Aktywna tablica. Uchwała 158/442/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia. I tu udzielono upoważnienia pani dyrektor Anni Jurgilewicz do realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych również na lata 2020-2024. Aktywna tablica. I kolejne upoważnienie, uchwała numer 158/443/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku również w sprawie również udzielenia upoważnienia. I tu udzielono upoważnienia panu Jerzemu Dziemięcikowi do realizacji tego rządowego programu rozwijania szkoleń infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych też na lata 2020-2024. Aktywna tablica. Uchwała 158/444/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie odwołania dyrektora szkół ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Szanowni Państwo, w związku tutaj ze złożeniem przez panią Monikę Bogdanowicz rezygnacji z funkcji dyrektora na mocy porozumienia stron z dniem 30 sierpnia 2022 roku zostaje rozwiązany stosunek jej pracy. Ponadto na wszystkich posiedzeniach zarząd omawiał kwestie oświaty i sytuacji finansowej jednostek oświatowych. Dyskutowano również, zapoznawano się z wynikami naboru do szkół, jak również analizowaliśmy liczbę uczniów w tworzonych oddziałach. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym zarząd powiatu na swoich posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja również bardzo dziękuję. Czyli jak widzicie państwo, zarząd w czasie wakacji miał co robić. Pracował bardzo intensywnie, za co dziękujemy. Jakieś pytania? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Tym razem będzie to podjęcie uchwał w sprawach. Chciałbym poinformować państwa, że wczoraj odbyła się komisja do spraw budżetu i spraw powiatu, której przewodniczy pan radny Wiesław Kurach, i na komisji zostały wypracowane opinie i dlatego bardzo proszę pana przewodniczącego o wyrażenie tych opinii. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, rzeczywiście w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie komisji, na którym obecni byli pan starosta, pani sekretarz, pani skarbnik, pan naczelnik Grzegorz Monkiewicz i pan przewodniczący Rady. Komisja omówiła wszystkie projekty uchwał, które dzisiaj są procedowane. Zaopiniowała je pozytywnie. Wyjątek stanowi punkt dotyczący skargi na działanie zarządu powiatu. Tutaj dwóch członków komisji wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że wszystkie opinie są po prostu pozytywne. Wobec tego przystępujemy do uchwalania tych właśnie uchwał. Uchwała pierwsza, czyli punkt A. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022-2032. Przeczytam krótko tę uchwałę. A jeszcze tylko poinformuję, że obecna jest pani skarbnik. Gdyby były jakieś pytania, to pani skarbnik chętnie odpowie. Uchwała numer 60/278/22 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022-2032.
Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Już można? Tak, no to czasami tak jest. To jest złośliwość przedmiotów martwych się nazywa. Dobrze, czyli paragraf pierwszy, wieloletnia prognoza finansowa powiatu bartoszewskiego na lata 2022-32 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci, objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-32 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty, wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf piąty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle treść uchwały. Ja tylko dodam, że ta uchwała jest jakby konsekwencją tej uchwały, którą mam nadzieję podejmiemy za chwilę. Wobec tego poddaję pod głosowanie tę uchwałę. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Czekamy na jeden głos jeszcze. Tak, w międzyczasie powiem tylko, że większość rady to 9 radnych. Także uchwała formalnie jest już przyjęta, ale czekamy jeszcze na jeden głos. No trudno. Wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę, a już jest w porządku. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy wobec tego do głównej uchwały budżetowej. Przeczytam tę uchwałę, tu troszeczkę będzie więcej. Uchwała nr 60/279/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 320 346,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianie wynoszą 94 738 063,96 zł. W tym dochody bieżące w wysokości 91 845 215,53 zł. Dochody majątkowe w wysokości 2 892 848,43 zł. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 320 346,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 113 456 513,38 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 91 620 505,05 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 21 836 508,33 zł. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 21 137 312,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 699 195,80 zł zgodnie z załącznikiem 3b.
Punkt czwarty, wydatki i dochody związane z realizacją. Pierwsze, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załączniki numer 4a i 4b. Dwa, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik numer 5. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 18 718 449 zł i 42 grosze zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3 173 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 11 337 940 zł 91 groszy i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 206 808 zł i 51 groszy. Dwa, przychody budżetu w wysokości 23 544 749 zł i 42 grosze, rozchody w wysokości 4 826 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf czwarty. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostek i samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7. Paragraf piąty. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacą ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 583 z późniejszymi zmianami. Pierwsze, dochody w wysokości 11 053 zł i 16 groszy, wydatki w wysokości 11 053 zł i 16 groszy zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf szósty. Ustala się przychody i dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych oraz jednostki samorządu terytorialnego, Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 662 i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami. Pierwsze, przychody w wysokości 2 683 726 złotych 99 groszy. Dwa, dochody za 2022 rok 272 504 zł 31 groszy, wydatki w wysokości 2 388 800 zł 44 grosze, 4 stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022 roku, 567 430 zł 86 groszy zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 7. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 128 082 zł. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1 462 568 zł. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle uchwała. Czy są jakieś pytania do uchwały, bo jest pani skarbnik? Jeśli nie, to możemy przejść do przegłosowania w takim układzie. Bardzo proszę, zadaję w takim razie pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? No, wyczekamy na pana radnego Hirmanowicza.
Tak, taki jest urok, proszę Państwa, sesji zdalnych, że czasami po prostu trzeba poczekać, bo łącza internetowe nie zawsze są super szybkie. Czekamy jeszcze tylko na jednego radnego. Jeszcze chwilę poczekamy. O, warto było czekać. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie uchwaliła uchwałę budżetową. Przechodzimy wobec tego do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 60/280/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 54/257/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2022 roku. I tutaj również na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. I pozwólcie Państwo, że ja już może nie będę czytał, bo ona jest dość długa, ta uchwała, i pełna tabelek, ale ona jest oczywiście znana wszystkim Państwu. Wobec tego, jeśli nie ma do uchwały pytań i nie widzę sprzeciwu, to przejdę do przegłosowania tej uchwały. Nie widzę, wobec tego zadaję pytanie wszystkim Panom Radnym. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to tym razem uchwała nr 60/281/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę powierzchni będących w użytkowaniu szpitala. I też odpowiednia podstawa prawna. I Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy wyraża zgodę dyrektorowi szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach na dzierżawę powierzchni około 55 metrów kwadratowych mieszczącej się na dachu budynku szpitala powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach przy ulicy Wyszyńskiego 11 w Bartoszycach, zlokalizowanym na działce nr 319 obręb nr 1 miasta Bartoszyce na okres 10 lat, począwszy od 1 września 2022 roku, z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tu jest oczywiście odpowiednia wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje, uzasadnienie tej uchwały. Chodzi po prostu, ja powiem krótko, o usprawnienie techniczne funkcjonowania szpitala. Także tak to wygląda. Też jeśli nie widzę uwag, to przejdę do przegłosowania tej uchwały. Dobrze? Więc zadaję pytanie, kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. I przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała nr 60/282/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Bartoszyckiego. Tu następuje podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Po zapoznaniu się z dokumentacją, skargą mieszkanki Robit na działalność Zarządu Powiatu Bartoszyckiego przekazaną przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, data wpływu do Starostwa Powiatowego
14 lipca 2022 roku. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Powiatu Bartoszewskiego uznaje skargę za bezzasadną. Punkt drugi. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Punkt paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ze względu na dane osobowe nie będę czytał uzasadnienia. Ono jest wszystkim radnym znane i w związku z tym nie widzę, a jest pytanie, proszę bardzo, pan radny Ryszard Zduń. Wysoka Rado, skarga to jest skarga, czy ona jest zasadna, czy bez, czy nie jest zasadna. Natomiast jedna rzecz w tym wszystkim jest ważna. Przedstawić też uzasadnienie bez podania imienia i nazwiska powinien przewodniczący komisji. To są pewne zasady, które obowiązują, lub członek komisji. Tak to wygląda. Na dzień dzisiejszy my podnosimy tylko ręce góra-dół. Natomiast ja chciałbym się dowiedzieć, czy komisja była w terenie i to drogę oglądała. To jest jedna podstawowa rzecz, aby rozpatrywać skargę. To ciągnie się jakiś czas, natomiast w tym momencie trudno jest dla mnie podjąć decyzję z racji tego, że nie ma przewodniczącego komisji, który by omówił tą sprawę. Skarga zawsze ma to do siebie, że każdy ma prawo pisać, a w związku z tym do Rady należy też, aby rozpatrzeć tę sprawę konkretnie, tak żeby i strona, ta strona była z tej skargi nie tyle zadowolona, ale wiedziała na jakich zasadach to zostało omówione. Ja bym miał tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że sprawa tej skargi była bardzo szeroko omawiana wczoraj na komisji. Szkoda, że pana radnego nie było, dlatego pan radny po prostu może nie wie. Chciałbym też zwrócić uwagę, że uzasadnienie zawiera dane osobowe, wobec tego ja nie mogę przeczytać. Prawo mi na to nie pozwala. Ale pan radny oczywiście zna, może to uzasadnienie przeczytać, jest ono znane, udostępnione panu radnemu. I tyle moich uwag. Oczywiście ja wiem, jak wygląda ta droga. Wygląda bardzo źle. Ta droga jest w gminie Górowo Iławeckie i ta sprawa tej drogi ciągnie się dość długo. Jest to skutek negocjacji między też powiatem i gminą Górowo Iławeckie, pewnych uzgodnień. Ta skarga tak naprawdę powinna być skierowana do, szczerze mówiąc, do pani wójta, a nie do nas. Ale w związku z tym, że my bierzemy w tym udział, to do nas jest też skierowana. Tyle moich uwag. Czy ktoś jeszcze chciałby na ten temat? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, jedna rzecz. Komisje zostały ustalone, takie zostały ustalone. Kilku radnych w ogóle nie bierze udziału w komisjach. Jest tylko jedna komisja oświaty i tak. Nie biorą udziału. Panie przewodniczący, ja prosiłbym o jakieś zasady. Jeżeli mówię, to nie chciałbym, żeby pan przeszkadzał. Co do tej drogi, pan wybaczy, ja ją lepiej znam, jak się komuś wydaje. Kilka lat tu pracowałem w starostwie i na terenie całego powiatu wiem, jakie są drogi. Nie chodzi mi o to, czy jak ta droga wygląda, czy komisja była i oglądała tę drogę i więcej nic. Ja dziękuję. Jeszcze jedno. I czy jest protokół z oględzin tej drogi? Nie wiem, czy to było konieczne. W każdym bądź razie, Szanowni Państwo, bardzo proszę. Tak, pan starosta, przepraszam bardzo. Ja dwa słowa tutaj wyjaśnienia w kwestii tej drogi. Szanowni Państwo,
Komisja Skarb i Wniosków i Petycji jest powołana po to, żeby właśnie takie problemy rozstrzygać. Jeżeli komisja nam przedstawia swoje uzasadnienie, no to my mamy tylko zdecydować, a nie roztrząsać kwestie często zabronione przez RODO na ogólnej sesji. Są ku temu inne fora. To po pierwsze. Po drugie, skarga ta była skierowana również i na panią wójt i to jeszcze w momencie, kiedy umówiono się z nami i do takiego spotkania doszło. Ustaliliśmy procedurę modernizacji tej drogi, a potem za dwa dni, czy zaraz nawet na drugi dzień dowiadujemy się, że była już skarga złożona wcześniej do pana wojewody. Oczywiście ta skarga jest zupełnie nieuzasadniona i tak też komisja orzekła. W związku z czym procedury remontu, modernizacji tej drogi są już ustalone. I teraz już jest tylko kwestia tego, jak będziemy to realizować, pozyskując środki z zewnątrz, bo przecież my własnych środków na to nie mamy. I tak spisany został pod protokół z osobami, które tutaj były na tej sali, z panią wójt gminy na czele, z tą panią, która pisała tę skargę i jeszcze tam parę osób zamieszkałych właśnie przy tej drodze. I myślę, że ta kwestia jest tutaj zamknięta, skończona. Musimy to przegłosować, żeby nie było już tutaj żadnych formalnych niedomówień. Dziękuję bardzo. Tak. Jeszcze pan radny, słucham pana. Radny, jedną rzecz. Takie pytanie mam prawo zadać i je zadałem, czy jedno, czy dwa. A w związku z tym, że udzielona została informacja przez pana starostę, że były prowadzone pewne rozmowy. Ja cały wiem, czas. Panie przewodniczący. No proszę, proszę. Panie przewodniczący, to nie Sejm, że jeden drugiemu głos zabiera. I tam, gdzie nie trzeba, tam głosu nie zabieram. Natomiast w tej sprawie zabrałem ten głos, żeby mieszkańcy wiedzieli, że starostwo poczyniło pewne działania odnośnie remontu tej drogi. To jest ważna rzecz. To nie jest dla mnie, czy dla pana przewodniczącego, rzecz tak potrzebna, jak tym mieszkańcom, którzy tam mieszkają. Ja bym miał tyle i dziękuję. Dziękuję bardzo. Wobec tego, że otrzymałem też tutaj prośbę o ponowne sprawdzenie kworum, to zanim przejdziemy do głosowania, to sprawdzimy jeszcze raz kworum, dobrze? Dlatego bardzo proszę w tej chwili radnych o wszystkich, którzy są na sali i ci, którzy są online, o ponownie zaznaczenie zakładki kworum. Panie przewodniczący, mogę mieć pytanie? Z czego wynikało to pytanie i od kogo ono było? Tak, tak, proszę. No to kto pytał o kworum? Ja dostałem informację od pani szefowej biura, że Skontaktował się pan radny Pająk. No, już teraz mamy informację. Kontaktował się pan radny Pająk, który się pojawił, w związku z tym trzeba sprawdzić kworum. To czyli rozumiem, że będzie nas o jedno więcej, tak, rozumiem. No to super. O, i jest nas 13. Także dziękuję bardzo. Tak, czyli to sprawdzenie kworum nie było zasadne. Skoro jest nas 13, to w tej chwili już możemy przejść do głosowania nad tą skargą. Przypomnę państwu, że Rada Powiatu Bartoszewskiego uznaje skargę za bezzasadną i nad tą uchwałą głosujemy. Wobec tego zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Jeszcze raz powtórzę w takim razie. Uchwała mówi, że skarga jest bezzasadna. I wobec tego, czy jesteśmy za tą uchwałą, czy przeciwni jesteśmy, czy jesteśmy czy się wstrzymujemy od głosu? Stwierdzam, a jeszcze pan radny Hilmanowicz, przepraszam. O, już teraz. Stwierdzam, że 11 radnych jest za tą uchwałą, dwóch się radnych wstrzymało od głosu, a wobec tego Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji, czyli stwierdziła, że skarga jest bezzasadna. Dobrze, przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Łańcuckiemu.
uchwała numer 60/283/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu łańcuckiemu. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu powiatu bartoszyckiego na rok 2022 pomocy finansowej powiatowej łańcuckiemu w kwocie 13 489,89 zł poprzez przekazanie środków na zakup samochodu na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie. Paragraf drugi. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasad jej rozliczania określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy powiatem bartoszyckim a powiatem łańcuckim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu łańcuckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pozwolę sobie, proszę Państwa, przeczytać uzasadnienie tej uchwały. Prezes Zarządu Związków Powiatów Polskich zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia pomocy finansowej dla powiatu łańcuckiego celem zakupu i przekazania ukraińskiej jednostce wojskowej A7, samochodu dostawczego, przepraszam, rzeczywiście nie powinienem podawać, samochodu dostawczego tak patrzę, czy mogę wszystko przeczytać, dlatego się tak wstrzymuję, ale może rzeczywiście nie będę tego czytał, bo wróg czuwa, ale my wszyscy znamy tę uchwałę i te uzasadnienie, wobec tego myślę, że możemy przejść do głosowania, tak? Możemy? Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że 13 radnych głosowało za, a zatem wszyscy obecni na sesji radni głosowali za tę uchwałą. Przechodzimy do kolejnej uchwały numer 60/284/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 sierpnia 2022 roku. I tutaj długi tytuł uchwały, więc pozwólcie Państwo, że przeczytam ten tytuł. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, doradców zawodowych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach lub placówkach. Uchwała jest wszystkim znana. Chciałbym też powiedzieć, że tego typu uchwała wymaga opinii związków zawodowych. U nas działają trzy związki zawodowe i wszystkie trzy związki zawodowe wyraziły opinię pozytywną, więc myślę, że możemy przejść do głosowania. Tak? Wobec tego zadaję pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. I ostatnia już uchwała dzisiejszego dnia w sprawie wyrażenia zgody. Jest to uchwała numer 60/285/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 sierpnia 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego szpitala. I tu jest odpowiednia podstawa prawna. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę dyrektorowi
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach na zbycie mienia ruchomego w postaci ambulansu Mercedes-Benz Sprinter, rok produkcji i tak dalej, numer rejestracyjny, poprzez wykonanie darowizji na rzecz Centralnego Szpitala Rejonowego w Wierchowinie, obwód Iwano-Frankowski. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie tej uchwały już powiedział pan starosta na początku, kiedy uchwała została wprowadzona do porządku obrad. Wobec tego już nie będę czytał tych uzasadnień więcej, bo one są państwu znane i myślę, że jeśli nie widzę uwag, to przejdziemy do głosowania. I wobec tego zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej przeczytanej przeze mnie uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami wszystkich radnych obecnych na sesji przyjęła tę uchwałę do realizacji jednogłośnie. Szanowni Państwo, wszystkie uchwały, które mieliśmy dzisiaj przewidziane, zostały już uchwalone. Przechodzimy wobec tego do punktu 7. Sprawy różne. Czy ktoś z panów radnych chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Pan Ryszard Zduniuk, proszę bardzo. Jedną rzecz chciałem poruszyć. Ponieważ pan starosta w swoim informacji pracy zarządu podał, że sprawy omawiane były oświaty. I chciałbym, aby te ustalenia, które były na zarządzie, zostały przedstawione tu na sesji. Panie radny, więc na zarządzie my omawiamy sukcesywnie sytuację bieżącą, więc podsumowanie dotyczące naborów, bo to głównie o to chodziło, i ukształtowania się oddziałów w poszczególnych zespołach szkół, będzie oczywiście przedstawione na sesji, która będzie poświęcona temu tematowi, oświacie. Także tu spokojnie chwilę musimy poczekać. To są robocze rozmowy, dane powiedzmy napływające ze szkół do tego pierwszego. Chcemy mieć pewien obraz, jak to wygląda, czy to jest na tyle pozytywnie, że będziemy mogli być zadowoleni z takiego właśnie rozdziału czy podziału oddziałów, bo tu było bardzo istotną rzeczą. I to tylko tyle. To jest informacja o tym, że rozmawiamy na bieżąco. Natomiast podsumowanie już ostateczne z danymi bardzo konkretnymi nastąpi na kolejnej sesji najprawdopodobniej. No a to trudno mi w tej chwili powiedzieć, jak tam się pan przewodniczący do tego odniesie. Będzie sesja. Sesja oświatowa i wtedy... Jest sesja oświatowa, ale jeżeli będzie potrzeba jakichś tam konkretnych danych czy wyników wybiórczo, to proszę dać nam tutaj znać do pana przewodniczącego, to pan naczelnik, który te dane posiada, już prawie wszystkie w komplecie, będzie mógł udzielić takiej informacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby w sprawach różnych? Nie, wobec tego w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 60. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego.